Początek dyskusji o podsumowaniu budżetu miasta Konina za 2022 rok podczas czerwcowych obrad radnych nie zapowiadał początkowo niespodzianek. Prezydent Korytkowski wspomniał o tym, jak ważna jest sesja absolutoryjna, a potem zaskoczył swoimi słowami, najbardziej i jedną z miejskich urzędniczek. Będziemy mówili o budżecie, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jedną rzecz. Osoba, która moim zdaniem jest jedną z osób, która zna najlepiej budżet miasta Konina, jest pani Iwona Kawałkiewicz, kierownik Wydziału Budżetu, która niestety, muszę to powiedzieć, za chwileczkę będzie kończyła swoją karierę zawodową w urzędzie. A jest to niebagatelna ilość lat, szanowni państwo. Pani Iwona Kawałkiewicz pracuje w naszym urzędzie od 44 lat. Powiedział prezydent, po czym wszyscy obecni w sali sesyjnej konińskiego ratusza wstali i oklaskami podziękowali pani kierownik za wszystkie lata pracy na rzecz miasta. Prezydent wraz z miejską skarbnik wręczyli Iwonie Kawałkiewicz bukiet kwiatów wraz z życzeniami, podziękowaniami i gratulacjami. Myślę, że będę wyrazicielem całej rady i przyłączamy się do tych podziękowań i życzeń. Najbardziej zaskoczona tą sytuacją była sama pani kierownik, bo nie spodziewała się, że prezydent o tym wspomni. Ona sama podzieliła się z nami wspomnieniami o tym, jak to było 44 lata temu. Pracę rozpoczęłam w 1979 roku, 1 lipca. Prezydentem miasta Konina był Grzegorz Gościński, także w ciągu mojej pracy pracowałam ze wszystkimi prezydentami do tej pory. No i przepracowałam 1 lipca, minie 44 lata, także szmat czasu. Różnie było, ale ta przygoda z urzędem, praca w mieście dawała mi bardzo dużo satysfakcji. Rzeczywiście przeżyłam kawał czasu, miałam może to szczęście, że los na mojej drodze, na ścieżkę mojego życia stawiał mi ludzi mądrych, dobrych. Gdy zaczęłam pracę, to miałam takie bardziej rozliczeniowe sprawy. Kiedyś były mandaty w urzędzie, współpraca z policją, ze strażą. Później trochę prowadziłam fundusz socjalny, ale tak przez przypadek trafiłam do finansów i od początku byłam w finansach i zajmowałam się planowaniem, także wszystkie projekty uchwał, zarządzeń, kiedyś były decyzje, trochę tam zmiany następowały, ale tak zawsze finanse, zawsze był to budżet, zawsze to były sprawozdania. Była zatem świadkiem zmian, jakie zachodziły w tym czasie w konińskim magistracie, także podczas przemian ustrojowych. Wszystkie te zmiany, które toczyły i nawet te zmiany, w ogóle sytuacja w kraju, to się toczyło na moich oczach. Wszystko przeżyłam, wszystkie zmiany, przeprowadzki, wszystko zahaczyłam. Przez ten czas miała 7 szefów. Możemy policzyć, był prezydent Grzegorz Gościński, Wacław Buciak, Ryszard Nawrocki, Marek Waszkowiak, Pałasz Kazimierz, Józef Nowicki i prezydent Piotr Korytkowski. Jak przyznaje, z każdym z nich dobrze jej się pracowało, jednak szczególnie z Kazimierzem Pałaszem, bo najdłużej z tej racji, że przez 4 kadencje był prezydentem. Już niedługo kierownik Iwona Kawałkiewicz rozpocznie zasłużony wypoczynek, na który ma już pierwsze plany. Może się wezmę za ogródek, który go doprowadzę tak, jak będę chciała. Może więcej czasu, wnuki, więc spokojnie, na pewno się nie będę nudziła. Także trochę podróży, może jakieś tam niedalekie, ale na pewno zagospodaruję ten czas i będę wypoczywała teraz. A czy będzie tęskniła za urzędem i pracującymi w nim osobami? O, na pewno. To tutaj szmat ludzi się przewinęło przez ten okres czasu. I to jestem 100% pewna, że będę tęskniła za tymi. Ale są telefony, są maile, damy sobie radę. Podobnie jak cały wydział, który już niedługo będzie miał nowego kierownika. Póki co jeszcze nie wiadomo, kto to będzie.